Cześć, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj poruszamy temat taki. Wielokrotnie zdarzyło się komukolwiek, myślę, że w każdym common railu sytuacja tego typu, że powstaje jakieś delikatne szarpanie, powstaje stukanie wtryskiwacza któregoś. Generalnie słuchajcie, no wiadomo, że wtryskiwacz musicie namierzyć. Ja namierzyłem metodą prób błędów. Nie pokazuję wam w jaki sposób, dlatego że i tak byście tego nie słyszeli na nagraniu. Najnormalniej w życiu podczas pracy silnika ściągam wtyczki po kolei, utrzymując obroty około 1500, bo przy tych obrotach akurat zaczął mi stukać wtrysk. No i w momencie, gdy to stukanie przestaje, akurat po zdjęciu którejś tam określonej wtyczki, czerpiałem się tego wtryskiwacza. No i słuchajcie, co jest najciekawsze. Sprawdziłem przy okazji, że wtryskiwacz, który stuka, no niestety próba przelewowa wyszła na nim bardzo tragiczna. Ale to nie do tego zmierzam, nie o to chodzi. Chcę wam dzisiaj pokazać co? Metodę, słuchajcie, jak możemy zregenerować wtryskiwacz, jeśli tak to możemy nazwać. A myślę, że raczej na pewno wymieniając zawarek wtryskiwacza bez, słuchajcie, jakiegoś tam serwisu, bez wanienki ultradźwiękowej. To jest taka, słuchajcie, metoda, temat tabu. O, a resztę wy się domyślcie. Także słuchajcie, biorę się za wykręcenie wtryskiwacza, nie zajmuję waszego czasu. I spotykamy się za chwilę w moich pseudowarunkach, takich, gdzie zobaczycie, jak ja rozbieram wtryskiwacz, co z nim robię. No i później zobaczycie już próbę, jak będę go wkładał i odpalał. Także dziękuję i za chwilę się spotykamy. No i dobra, słuchajcie, wtryskiwacz mamy wyjęty. Tak to wygląda. Wstępnie go wytarłem, zostały jeszcze tutaj tylko z niego z pracy. Po prostu został ten nagar, który pasuje, żebyśmy oczyścili, bo wtryskiwacza nie będziemy, słuchajcie, niestety kąpali wanielce ultradźwiękowej, tak jak w tytule filmu obiecałem. Do tego, słuchajcie, ja używam pęsetki, wy możecie użyć czegokolwiek. No i teraz tak, słuchajcie, co będziecie potrzebowali? Statywu już nie poruszamy, bo myślę, że statyw to już znacie tą historię. Tak samo jak i nakrętka do odkręcania wtrysku, żebyście sobie nie robili jakiejś krzywdy, ale generalnie tak, słuchajcie. Producent zmienił opakowania. Tu mamy zaworek Delfiego. No i głównie przede wszystkim, słuchajcie, co będziecie potrzebowali. Środek, który jest do czyszczenia, słuchajcie, tarcz hamulcowych układów. To jest generalnie zmywacz, który jest. Jaki sobie tam zapach wybierzecie, to już jest wasza sprawa. Generalnie nie robię reklamy, ale ma być środek, słuchajcie, który bardzo dobrze czyści i rozpuszcza. No i teraz tak. Pominę kwestię, że musicie mieć jakąś wanienkę, żeby sobie części nie pogubić. Przede wszystkim musicie tą wanienkę sobie wyczyścić. Czy robicie komuś, czy sobie, bez różnicy. Ale pamiętajcie, porządek musi być. Żebyście potem mieli czyste sumienie. No i teraz tak. Jeżeli wtryskiwacz pracował w silniku, wiadomo, że trzeba z niego zmyć olej. Także bierzemy te zmywacze, są o tyle dobre, że one, słuchajcie, pod ciśnieniem, o, wypływa kupę śmieci, potrafią naprawdę bardzo dużo rzeczy zmyć. Nie wiem, czy widzicie, to na szmatkę leci mi bardzo dużo brudu. Dobra, myślę, że go wystarczy. No i przyjmijmy, że nam wyciekło to, co miało wycieknąć. Generalnie pamiętajcie, rzecz jest jaka. Wtryskiwacz, jeżeli robicie, czy cały wtrysk, jak go tam zwał, to go zwał. Pamiętajcie, że musi być zrobione. Wiadomo, że nie robicie tego w laboratorium, bo nikt tego nie robi. Ale warunki, słuchajcie, muszą być jakieś spełnione, żeby były w miarę czyste, prawda? No i dobra. Statyw już znacie. Musimy założyć naszą nakręteczkę. No i teraz co? Musimy to dokręcić, nie? Statyw jest jakikolwiek, słuchajcie, musicie sobie zrobić i musicie używać, dlatego że naprawdę bardzo często, gęsto zdarza się, że bez statywu ktoś sobie
ukręca zaworek w środku, czy ukręca sobie przekładkę. Poruszałem już to na innym filmie, dlatego nie będę o tym gadał. Ale co Wam mam teraz tłumaczyć? No i teraz słuchajcie, bierzemy się za odkręcanie. Normalnie gwint, nie ma tu jakichś cudów. No pierwsze odkręcenie, słuchajcie, będzie na pewno ciężkie. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, do wtrysku ja używam kleju. O tym zaraz poruszymy cały temat, ale on zaraz zacznie się odkręcać. Musicie kleju używać, dlatego że słuchajcie, przez gwint bardzo często przedostaje się olej. Coś się tam gdzieś rozszczelnić może. Niepotrzebnie, nie mówimy o wysokim ciśnieniu. Idzie, nie może się odkręcić. Troszkę wyjedziemy wyżej. No i jeszcze nie. No na tym etapie już zaworka się nie ukręci, ale trzymać się musi. No i więc tak. Przygotujcie się na coś, że coś może Wam wylecieć. Nie powinno, ale w życiu różnie bywa, nie? No i teraz jak widzicie, po rozebraniu wtrysku, ten wtrysku mnie jest czyściutki. Widzicie? On jest czysty. Nie ma żadnego oleju, nie ma niczego. W każdym bądź razie, co słuchajcie, będziemy musieli zrobić? Wiadomo, że ten zaworek, który jest, możemy mu oględziny zrobić i na tym jest koniec. Mamy przekładkę, którą zdemontowaliśmy. Mamy końcówkę wtryskiwacza. No i teraz tak, co ja słuchajcie będę robił. Jak wtryskiwacz jest tak zamontowany jak jest, najnormalniej w życiu tym środkiem staram się go wyczyścić. Póki stoi. Przy odwracaniu wtrysku pamiętajcie, że tu jest sprężynka z bolczykiem, żeby Wam gdzieś tam nie wyleciała, dlatego przytrzymajcie sobie ją palcem i potem słuchajcie co, wysokie ciśnienie, jak widzicie pryska mi z drugiej strony, czyli jest już czyszczenie, tutaj tak samo przelatuje, po prostu musicie to zrobić. Musicie to zrobić, dlatego że nie macie pewności, czy gdzieś tam coś nie zostało. A jednak spray, który idzie pod ciśnieniem, zawsze gdzieś, słuchajcie, coś tam wydmucha. Przede wszystkim zaleta takiego środka jest, słuchajcie, taka, że nie mając wanienki ultradźwiękowej, nawet jeżeli byście ją, przyjmijmy, mieli i będziecie wtrysk kąpali, to pamiętajcie o tym, że taki wtrysk będziecie musieli, słuchajcie, później rozebrać w mak, czyli wyciągnąć z niego cewkę, bo jeżeli tam się dostała woda, obawiam się, że nie wyjdzie. Jest to bardzo duży błąd właśnie, który popełniają gdzieś tam przy naprawach. No i dobra, szmatką go wytarłem. I to samo, słuchajcie, teraz robimy z końcówką wtryskiwacza. To jest końcówka wtryskiwacza. Możemy wyciągnąć sobie iglicę. No, iglica wygląda ładnie. Ale bez względu na to, jakby nie wyglądała, słuchajcie, musimy użyć naszego środka. Jak widzicie, przez końcówki wtryskiwacza idzie płyn, czyli jest dobrze. Ale wszystko musimy wyczyścić, wszystko musimy otuścić. Słuchajcie, taką metodę stosują ludzie z tematem tabu, którego Wam, o widzicie, jak ładnie pryska, patrzcie. Wiadomo, że dziurki są już drożne i nie potrzebujemy kompresora, bo wie czego, widzicie. Rozpylanie jest eleganckie, jak książka pisze. No i dobra, końcówka wtryskiwacza jest wyczyszczona. Bierzemy się za iglicę.
Dlatego mówiłem, żeby wanienka, słuchajcie, była czysta. Dlatego, że na tą wanienkę odkładam rzeczy, które są już wykąpane i wyczyszczone. Mamy naszą przekładkę. W tej przekładce dokładnie robimy to samo. Wszystkie kanały, które są, muszą być przepłukane. No i teraz tak. Pominę, że musicie mieć zaworek, bo wiadomo, o co chodzi. Natomiast ja chcę Wam pokazać, że nie potrzeba jakiejś Bóg wie czego cudów. No i teraz, słuchajcie, bardzo ważna rzecz jest taka. Ten środek potrzebuje chwilę, żeby odparował. To nie jest środek, który będzie wieki, bo to jest środek na jakimś tam rozpuszczalniku, alkoholu, nie wiadomo na czym. Sprawdza się bardzo dobrze, dobrze puszcza, jednocześnie zmywa. To jest dla nas najważniejsze. No i teraz tak, pokażę Wam. A myślę, że wiecie. To coś, słuchajcie, nazywa się kasa. Niestety, jakby, słuchajcie, na to nie patrzeć. Od razu powiem Wam tak. Wasz jest wybór, Wasza decyzja, co Wy zamontujecie. Generalnie ja mam taktykę, zasady jedną. Jeżeli wkładać to oryginał, no niestety, przepraszam bardzo producentów, ale jeżeli będzie coś innego takiego jakości jak Delphi, w oryginale oczywiście mówimy, no to będziemy zakładali coś innego. Póki co ja zakładam niestety tylko oryginał. To, słuchajcie, ma swoje koszty, ale niestety to się sprawdza. Woreczek, słuchajcie, z Corteka, żebyście widzieli. Proszę bardzo. On jest w oryginale zgrzany tutaj, żeby nie było jakichś tam niedomówień, żeby ktoś tam widział, że te rzeczy faktycznie są i muszą być zaplombowane, bo taka jest zasada. No i słuchajcie co, możemy sobie podglądnąć. No i jeszcze środek nasz nie odparował. Dobra, słuchajcie, nie zatruwam Was. Poczekam chwilkę, jak środek wyschnie i bierzemy się za złożenie. No i dobra, widzimy się już ponownie. Środek już na ładnie podsech. Słuchajcie, nie powiedziałem o jednej rzeczy. Łuska, czyli nakrętka z naszego wtryskiwacza, wtrysku, jak to tam zwał, go zwał, też musi być, słuchajcie, wyczyszczona. Zobaczcie, ile brudu zostało. A ja zaraz Wam powiem dlaczego. Dlatego, że składając, słuchajcie, końcówkę samą wtryskiwacza do reszty, po prostu niepotrzebnie by się Wam jakieś tam śmieci mogły dostać do samego wtrysku. A oto się nam chyba nie rozchodzi, nie? No i dobra, jak mamy tak w ten sposób zrobiony zabieg czyszczenia, robimy to samo, słuchajcie, tutaj z naszą łuską, czyli stosując nasz rozpuszczalnik. Z jednej strony staramy się, słuchajcie, ją umyć, tu, żebyście widzieli. A z drugiej strony chodzi po prostu o co? Tutaj, gdzie dajemy, słuchajcie, warstwę kleju, pasuje, żeby to coś było, no można powiedzieć, odtłuszczone, prawda? Bo w innej kwestii by się nam klej nie sprawdził. No i teraz, słuchajcie, jeszcze jest jeden temat taki, muszę go poruszyć, bo zauważyłem jeden błąd taki, gdzie ludzie robią, ale to, słuchajcie, ja nie będę ich pouczał, bo nie wiedzą, co robią. Często jest gęsto tak, że ktoś smaruje samą łuskę klejem do uszczelnienia. Jakikolwiek klej byście nie użyli, mocny, silny, co by nie było, słuchajcie, to co mamy pod ręką, byle do uszczelniania gwintów. Generalnie rzecz jest jaka, nie dajcie kleju tutaj na tą stronę łuski. Dlaczego? Dlatego, że potem przekładając przez igli, przez końcówkę wtryskiwacza tą łuskę, najnormalniej w życiu klej zostaje Wam na częściach wtrysku. I to jest właśnie bardzo duży błąd w sztuce, także uwaga od razu na to. Natomiast rzecz, którą musicie zrobić tutaj, dookoła tego gwintu, używając jakiegoś cieniutkiego śrubokręcika na przykład, musimy dać, słuchajcie, kleju. Kleju to nie znaczy nalać i w tej dolnej części niższej dajemy ten klej. On, słuchajcie, się rozprowadzi wraz ze skręceniem wtrysku, także to nie jest tak, że on musi być rozprowadzony na całości. No a jak wydacie w miarę solidnie, no to wiadomo, że będzie solidnie. Tylko broń Boże, żebyście nie dali na górnej części wtrysku, dlatego że zrobi Wam niepotrzebne spustoszenie. A oto się nam nie rozchodzi. Jak się Wam klej wydostanie, no trudno, musicie go najnormalniej w życiu zmyć, wytrzeć i tak dalej. Dobra, mamy. No i teraz tak.
jak mamy to zrobione, słuchajcie, gdzie go mamy? Mamy go tutaj. Otwieramy nasz woreczek. Skurczybyki się postarali, nie? Mogliby trochę mniej kasy brać, a woreczki dawać słabsze. No ale coś za coś, nie? Dobra. No i patrzcie, zaworek jest zabezpieczony. Zaworek jest zabezpieczony, żeby po prostu nie wylatywał. No i najnormalniej w życiu, słuchajcie, możemy oględziny jakieś tam wstępnie zrobić. Czy on jest w porządku? No więc myślę, że tutaj nie ma co się doczepiać. Natomiast słuchajcie, bardzo ważna rzecz jest jaka. Ja używam dowolnego oleju. Nigdy nie staram się, słuchajcie, składać tego na sucho. I to mi się sprawdziło w każdej kwestii. O, w tym momencie grzybek nam się bardzo ładnie obraca. Staram się zawsze to składać na mokro, czyli zaworka nie zakładam nigdy suchego. Bo to się potem odbija. No i tak, jak już mamy zaworek, zakładamy nasz zaworek tutaj. Mamy naszą przekładkę. Przekładka powinna być czyściutka, bo już ją wymyliśmy, prawda? Także składamy naszą przekładeczkę. I to już widzicie, nam siedzi wstępnie. No i teraz słuchajcie, jaka rzecz ważna. Nie lać Bóg wie ile hektolitrami. To jest końcówka, widzicie, tak wygląda. Końcówka, która jest wymyta tylko i wyłącznie tym środkiem. Wygląda naprawdę nieźle. Wiadomo, że po ultradźwiękach, po chemii wyglądałaby jeszcze inaczej, ale wygląda naprawdę dobrze. Nie możemy jej skrytykować. Śladów nie widać jakichś, żeby coś tam były. Ja mówię, tutaj wyszła próba przelewowa bardzo źle, dlatego wiem, że to jest tylko i wyłącznie zaworek, który nam lał w drugą stronę. No i teraz tak, pamiętajcie. Sprężynka. Ta, która odpycha iglicę. Ona musi trafić w przekładkę. I teraz ważna rzecz, bardzo ważna. Nie zakładajcie końcówki wtryskiwacza suchej. Wpuszczamy oleju. A wstępnie dmuchnę, nie potrzebuję kompresora. Proszę bardzo. Włożona iglica. Elegancko pracuje. Klej jest dany tam. No i teraz jedyne co, słuchajcie, potrzebujemy po złożeniu łuski, złożyć nasz wtrysk do kupy, czyli po prostu założyć naszą iglicę z łuską, słuchajcie, założyć na samą już tutaj część korpusu wtrysku. Także bierzemy się za, żeby to założyć. Może się uda bez jakichś szwanków. No i jest złożony. Ten wstępnie skręcony. Oczywiście ręcznie. Wiadomo, słuchajcie, że ten klej nie sknie, Bóg wie, tak od razu, żeby tam nie było, że on wyschnie po minucie, nie? Ale generalnie wiadomo, nie robimy tego z dnia na dzień, bo by to się miało zupełnie z celem. Dobra, wszystko mamy, odstawiamy to, co niepotrzebne. No i teraz słuchajcie, bardzo ważna rzecz jaka. Poruszałem już to na innym filmie, ale tylko nadmienię, że wtryskiwacz, słuchajcie, musi być skręcony odpowiednią siłą. Nie ma tak, że wtrysk skręcamy przysłowiowo na chama, bo to musi mieć ręce i nogi, prawda? Wiem, że Delphi by się w tym momencie śmiał z tego, co ja robię, ale niech się śmieje. Skręcone. Siły, słuchajcie, nie będę poruszał, bo jest to na innym filmiku, więc po co zamęcać. No i bierzemy się, słuchajcie, za samo skręcenie wtrysku.
Musimy ustawić oczywiście klucz odpowiednio. No i myślę, że chyba mamy. Dobra. Słuchajcie, wtrysk mamy skręcony, prawda? Wtrysk mamy skręcony. Idę do pojazdu. Wyczyścić komorę od wtrysku. I za chwilę będziecie widzieli już sam moment, jak ogólnie odpalam samochód po założeniu wtrysku bez jakiejś tam kombinacji i tak dalej. Żeby nie było. Teraz wam pokażę. Bo czasem ludzie nie dowierzają. No, tu macie ten wtrysk. Możecie sobie numery zobaczyć. I ten wtrysk za chwilę zobaczycie już, jak będę go zakładał. Dobra, idę wyczyścić komorę i spotykamy się za chwilę. No i dobra, jeśli to widzicie, to znaczy, że czekaliście, jesteście cierpliwi. Słuchajcie, komorę wyczyściłem. Żeby wyczyścić komorę, potrzebujecie jakiegoś długiego śrubokręta płaskiego. Ja używam coś takiego. No i wiadomo, szmatkę. Tam komorę sobie czyścicie. No i teraz słuchajcie, biorę ten wtrysk i teraz zakładam. Pokazuję wszystkim, że to jest ten wtrysk, który przed chwilą był odkręcany. Widzicie? No, myślę, że ktoś, kto chciał, to patrzył. Pamiętajcie, żeby nie zapomnieć o założeniu podkładki. Podkładki. No i teraz może się uda za pierwszym razem. Troszkę się nie udało. To nic. Więc w takim układzie go troszeczkę przekręcimy. Ok, prościutki. No i teraz tak, lecimy dalej, nie? Do założenia wyczyśćcie sobie dobrze, żebyście nie mieli jakiegoś tam piasku. Dla pewności dmuchnąć. Niepotrzebnego. Potem, żeby nie było, że po założeniu wtrysku samochód odmówił. Bo i takie przypadki się zdarzały. No i teraz zobaczymy, słuchajcie, jaki jest odpał. Generalnie, słuchajcie, zabieg w każdym jednym pojeździe jest taki sam. Mogą być tylko wtryski, ewentualnie inne. Do, słuchajcie, smarowania musimy użyć oleju. Jest to ważne, żeby pierwsze, słuchajcie, odpalenie wtrysk dostał troszkę oleju, a nie klepał sobie na sucho. Jak przykręcacie nakrętki, to już kiedyś tłumaczyłem, pamiętajcie, w górnej części, nie na dole, bo może pęknąć. No i dobra, wtrysk założony, nie kodujemy, nie kombinujemy, nie cudujemy. Idę odpalać. Dobra, słuchajcie, tak jak widzieliście, zabieg się udał. Bez cudowania, kombinowania, kodowania i tak dalej. Silnik pracuje, czasu waszego nie będę zatruwał. Tak, jeszcze raz dziękuję za zaufanie. Myślę, że filmik powinien się przydać nie jednej osobie. Generalnie, słuchajcie, no zasada jest taka sama, nie? Macie problemy, piszcie. Będę się starał rozwiązywać wam te tematy.
każdym razie, no co prawda wakacje już minęły, zbliża się jesień, ale mimo to, słuchajcie, no samochody każdemu są potrzebne, nie? Także jeszcze raz, słuchajcie, pozdrowionka dla wszystkich oglądających. Dzięki jeszcze raz za zaufanie i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!